Korekta nosa kwasem hialuronowym polega na tym, że tam, gdzie mamy ubytek, podajemy kwas hialuronowy. Natomiast zaznaczam, nie ma możliwości osiągnięcia tak dobrych efektów kwasem hialuronowym, jak klasyczną operacją. Takim typowym wskazaniem do podania kwasu hialuronowego w okolicy nosa jest opadający koniuszek nosa, co jest związane najczęściej ze starzeniem, bądź ewidentny ubytek w tej okolicy. Efekt po podaniu kwasu hialuronowego w obrębie nosa widać praktycznie od razu, ba, nawet od razu może być on troszeczkę przerysowany ze względu na obrzęk. Efekt korekty nosa kwasem hialuronowym utrzymuje się w zależności od jakości czy też rodzaju użytego preparatu oraz ilości, które zostały podane, 6-12 miesięcy. Sam zabieg trwa powiedzmy 15-30 minut, nie wymaga znieczulenia i najczęściej jest robiony przy użyciu kaniuli, czyli takiej dłuższej, tępej igły. Wszyscy mówią dłuższa, tępa igła, ale to nie jest igła, to jest kaniula po prostu. Jestem gorącą zwolenniczką podawania usieciowanego kwasu hialuronowego tylko i wyłącznie przez lekarzy. Jest to preparat dość bezpieczny, ale w doświadczonych rękach. Natomiast potencjalne powikłania, a w kontekście podawania w okolicy nosa, są bardzo, bardzo poważne. Jeżeli podamy usieciowany kwas hialuronowy w obrębie nosa, praktycznie następnego dnia możemy już wrócić do codziennych aktywności. Należy się liczyć jednak z tym, że obrzęk może się trzymać nawet 2-3 tygodnie, bo to jest bardzo delikatna okolica. Podanie usieciowanego kwasu hialuronowego w obrębie nosa jest obarczone określonym ryzykiem powikłań. Procedura jest bezpieczna tylko przy założeniu, że wykonuje ją doświadczony lekarz. Ja tutaj kładę nacisk na wykonywanie tego zabiegu kaniulą w zabezpieczeniu gabinetu zabiegowego. Najpoważniejszym opisywanym w literaturze powikłaniem po podaniu usieciowanego kwasu hialuronowego w obrębie nosa jest ślepota. I to nieodwracalna ślepota. Takim bardzo rzadkim, ale bardzo niebezpiecznym powikłaniem jest także zagrażająca martwica skóry i tkanki podskórnej. Zdarzają się, też rzadko, ale zdarzają się alergie, jakieś niepożądane reakcje związane z agregowaniem się tego preparatu tam, gdzie on nie powinien się znaleźć. Co by się nie działo, chcemy, żeby pomógł nam lekarz, więc nie ma sensu wykonywanie tego zabiegu przez osobę, która nie jest lekarzem. W kontekście korekty nosa zużywa się małe ilości preparatu. 0,5 ml, a 1 l to już jest maks, totalny maks. Ilość zużytego preparatu nie ma wpływu na cenę zabiegu, ponieważ preparaty są zazwyczaj konfekcjonowane po 1 ml i otwieramy dla danego pacjenta jedną ampułkę strzykawkę. Nie ma czegoś takiego, że zrobimy 0,5 ml u koleżanki i u pacjentki 0,5 ml. To w ogóle nie wchodzi w grę. Jeżeli zostaje cokolwiek w strzykawce, no to wyrzucamy. Czy możemy zużyć pozostały preparat na inną okolicę? To zależy, jaki mamy preparat. Zdarza mi się na przykład jedną ampułką, oczywiście u tej samej pacjentki i podczas tego samego zabiegu, odświeżyć kontur ust i na przykład trochę wypełnić zmarszczki marionetek.